Dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy po przerwie. Po przerwie, którą spowodowała Patryka choroba. Patryk już jest zdrowiutki, może prowadzić dzisiaj program. Patryk, jesteś zdrowy? No może być. Okej, okay, przechodzę do finału. Hubert coś powie o konkursie, który był ostatnio w tamtym tygodniu zamiast odcinka. Wyniki konkursu zaraz zobaczycie, w jaki sposób wyłonimy zwycięzcę, a właśnie w taki, gdzie jest nasza urna. Mieliśmy wybierać najbardziej kreatywne komentarze, nie musimy zdecydować się. Nasza urna. Dlatego zrobimy także losowanie. Zapraszamy maszynę losującą. Chodź maszynę losującą. No dawaj szybko. Dobra, podaj. Ale nie dwa, my gdzie dwóch książek mamy? Aj, mamy zwycięzcę. Nie wiem, czy widać. Dobra, Konrad Kowalski. Tak. Dokonale... Aż urwałem. Dobra, tu przybliżę. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie rozmawiać. Do Konrada Kowalskiego wysyłamy książeczkę. Jeszcze pokażę, jaka to była książeczka. Tak. Na priwa poda się nam swoje dane kontaktowe. Tak, Konradzie, dokładnie. Wyślij nam, gdzie mamy tę książkę wysłać. To jakie on w ogóle miał zdanie? Czekaj. Robimy. Konrad popisał się fajnym tekstem. Dzięki masażowi. Maja Doguciowi, Konradzie, wysyłamy do Ciebie tę książeczkę, podeślij nam na priwa bądź na maila swoje dane kontaktowe i my, jak podeślesz, od razu książkę wysyłamy. Także gratulujemy i tak właśnie, następny konkurs będzie niebawem, z tego co się okazuje. Tak, także czekajcie, oglądajcie. Warto nas oglądać, warto być z nami na Facebooku, bo tam z reguły wszystkie konkursy się odbywają. A ja tylko dopowiem, dzisiejszy odcinek będzie troszkę dłuższy, od razu mówię, będzie częściowy masaż treningowy. Ankieta wygrała sporty drużynowe. Także ten masaż można zastosować w sportach drużynowych. Zachęcamy, oglądajcie. Opis do całego tego masażu będzie pod masażem. No i też zachęcamy. I do zobaczenia. Nie przedłużamy. Startujemy z odcinkiem. Czołówka. Hej. Hej. Zajmiemy się treningowym masażem sportowym. Tak jak zdecydowaliście na naszym Facebooku w ankiecie, będzie to masaż, który spokojnie można zastosować w różnego rodzaju sportach drużynowych, między innymi jak to w naszym sporcie narodowym, którym jest piłka nożna, spokojnie możecie ten masaż sobie wykorzystać. I tak, zacznijmy od tego, co to ten masaż sportowy, kiedy się go wykonuje i jakie techniki są w nim najważniejsze. Ok, teraz jeżeli wiemy już, co to jest masaż, kiedy go wykorzystać, jakie techniki w nim się wykorzystuje, spokojnie możemy sobie to zacząć. My natomiast polecamy, żebyście obejrzeli wcześniejsze nasze odcinki, ponieważ tutaj już nie będziemy tak szczegółowo omawiali różnego rodzaju technik, kierunków, jak to było w masażu klasycznym, także zapraszamy do naszych wcześniejszych odcinków, a także do odcinka, który jest poświęcony specjalnie teorii masażu sportowego. Jak widzicie, jeśli chodzi o pozycję ułożeniową, leżenie tyłem, pod kolanami wałeczek, po to, żeby ta pozycja była jak najbardziej zależna oraz po to, żeby rozluźnić mięśnie kończyny dolne. I tak, co jeszcze ważne, dzisiaj ten masaż będzie dotyczył kończyn dolnych, będzie to stopa, powierzchnia grzbietowa, podeszwowa, palce, podudzie, strona przednia, tylna, kolano i udostrona przednia, tylna. Jest to masaż częściowy, typowy masaż, który wykonuje się u sportowców grających sporty drużynowe. Natomiast my dzisiaj nie będziemy skupiali się na stawie biodrowym, na pośladkowym, dlatego że troszkę nam czasu nie starczy, ale jeżeli będziecie bardzo chcieli, to ja Wam wyślę to opracowanie tego pośladka. Także dzisiaj cała kończyna dolna, bez pośladka. Pamiętajcie tylko, że w naszym masażu będą królowały techniki tak jak rozcieranie i ugniatanie. Jeżeli będziecie chcieli, żeby Was masaż skupił się przede wszystkim na stawach, to będziecie stosowali więcej rozcierań, natomiast jeżeli na mięśniach, powinny królować ugniatania. Natomiast najwięcej ma być ugniatań, później ma być rozcierania, mniej więcej 50-40% do ugniatań, 30% do rozcierania. W całym tym masażu będziemy robili sobie po jednym powtórzeniu, z racji tego, że tych powtórzeń będzie dużo, a my dzisiaj masujemy też dużo części ciała. Także tutaj nie będzie widać tej zależności, że jest więcej ugniatań, więcej rozcierań. Wy to musicie sobie sami dopracować, my będziemy pokazywać po prostu po każdym jednym chwycie, a już ilość ich będziecie ustalali indywidualnie. I zaczynamy sobie. Głaskanie, każdy palec oddzielnie. Część palców masuje stronę grzbietową, część podeszwową. Oczywiście będziecie powtarzać to kilka razy. Następnie wszystkie palce będziemy rozcierali jednocześnie. W ten sposób będzie to rozcieranie poprzeczne.
a następnie rozcieranie podłużnie, każdy palec indywidualnie. Kciuk będzie rozcierał powierzchnię podeszwową, reszta palców powierzchnię grzbietową. I w połowie zamienimy sobie rękę. Po tych dwóch rozcieraniach kończymy masaż palców samymi głaskaniami. Po masażu palców przechodzimy do masażu powierzchni grzbietowej stopy i tu zaczniemy sobie od głaskania. Następnie rozcieranie przestrzeni międzykostnej palcami od 2 do 5. Wszystko robimy do stawu skokowego, delikatnie ruch możemy przedłużyć. Następnie rozcieranie kciukami. Wszystkie przestrzenie międzykostne. Następnie przechodzimy do ugniatania. Ugniatanie będzie w formie ucisków. Będziemy uciskali przestrzenie międzykostne, przesuwając się od palców do stawu skokowego. I ostatnia przestrzeń międzykostna. Tej przestrzeni jest 4. Ok. Po ucisku przechodzimy do takiego chwytu jak wibracja labilna. Będziemy robili to opuszkami palców od 2 do 5 i na napiętych mięśniach izometrycznie przedramienia ramienia wykonujemy wibrację. I cały ten masaż zakończymy głaskaniem. Po powierzchni grzbietowej przechodzimy do powierzchni podeszwowej. Tutaj grupa mięśniowa jest już większa i dlatego my będziemy używali piąstek do rozcierania i do głaskania. I głaszczemy. Następnie rozcieramy od nasady palców aż do pięty powierzchnię podeszwową. Ja tutaj zmienię pozycję, żebyście wy dobrze widzieli. Będę rozcierał teraz piętę kłębami kciuków. Następnie wrócę do tej pozycji wyjściowej, żebyście dobrze widzieli i zrobię ugniatanie w formie ucisków i zrobię to piąstkami, żeby było bardziej intensywnie. Będę przesuwał się od nasady palców aż do pięty. Po ucisku ugniatanie podłużne i wygląda to tak, że będę ugniatał przyśrodkową i boczną stronę stopy. Będę starał się uchwycić te mięśnie. A następnie wszystko zakończę głaskaniem. Piąskowym oczywiście. Po masażu powierzchni podeszwowej przechodzimy do masażu stawu skokowego. Będzie to bardzo krótki masaż, kilka chwytów, ponieważ tak naprawdę będziemy później zajmowali się też stawem skokowym i ścięgna Achillesa, gdy będziemy zajmowali się tylnią po stronę podudzia. I zacznijmy tak. Od głaskania szczelin stawu skokowego po stronie przedniej. Będziemy robić to kciukami. Następnie rozcieranie opuszkami palców kostek, kostki bocznej przyśrodkowej. Intensywnie. Oraz rozcielanie stawu po stronie bocznej razem ze ścięgnem Achillesa. I będziemy robić to opuszkami palców dla 5. Intensywny ruch. Oczywiście będziecie powtarzali to więcej. Na sam koniec po stawie skokowym zajmiemy się ćwiczeniami biernymi i mobilizacją stopy. Tak naprawdę cały masaż stopy teraz zakończyliśmy. Po masaż przechodzimy do ćwiczeń biernych i mobilizacji stopy. Ja będę powtarzał po 1-2 ruchy. Wy natomiast tych ruchów będziecie robili więcej, 10-20, żeby to było skuteczne. I początkowo zginanie, prostowanie palców wszystkich naraz. Stabilizacja. Krążenie palca w jedną stronę, a później w drugą stronę. Tak zwane roztrząsanie palców wszystkich. Następnie kształtowanie stopy. I tu są dwa sposoby. To już było w masażu klasycznym, którym pokazywaliśmy. Możecie robić to w ten sposób. Bądź w ten sposób. I tak naprawdę uwypuklamy łuki stopy. Następnie rozluźnianie stopy. Także możecie w niektórych literaturze znaleźć za to ruchy bierne. Czyli poruszanie kośmi stopy względem siebie.
Następnie ruchy bierne i prostowanie, zginanie, bądź po prostu możemy wykonać to w ten sposób. Ale bardziej fachowo jest tak. Ok. Nawracanie. Wracanie, czyli supinacja, pronacja. Tak to ruch się nazywa w ręce. A następnie krążenie stopy w jedną stronę i w drugą. Ok, cała stopa wykonana. Przechodzimy sobie do przodu podudzia. Kolana przodu uda. Przednia część podudzia, pamiętacie o tym, żeby tak naprawdę omijać kość piszczelową. Kości przelewy nie amsujemy. Będziemy masowali jedynie boczną część podudzia oraz część łydki, która jest po stronie przyśrodkowej. I zaczynamy sobie od głaskania piąstkowego aż do kolana. Następnie rozcieranie piąstkowe albo rozcieranie grzebykowe, jak woli, obie nazwy są poprawne. Trzecim chwytem jest wygniatanie poprzeczne. Będziemy stosowali je po rozcieraniu piąstkowym. I tutaj tak samo omijamy kość piszczelową, część łydki, podudzie, strony tylnej oraz grupę mięśni po stronie bocznej. Ok, tutaj mogliśmy zastosować oklepywanie, które jest czwartym chwytem. Może to być oklepywanie miotełkowe bądź tak zwana jodełka. Ja zaraz zrobię jodełkę, nie robiliśmy jeszcze. O, takie fajne oklepywanie po dwóch stronach jednocześnie. Po oklepywaniu przechodzimy do wibracji labilnej. Będzie to wibracja całymi rękoma. Obie ręce jednocześnie i wibrujemy. Oraz wszystko kończymy głaskaniem. Zaczęliśmy głaskaniem piąstkowym, tutaj kończymy głaskaniem piąstkowym. Ok. W poprzedniej części podudzia przechodzimy do kolana. Kolano, głaskanie. Naprzemiennie. Następnie głaskanie samej rzepki, zrobimy to kciukami. Obwód rzepki głaszczemy. Potem rozcieranie rzepki od zupatości kości piszczelowej całutko rzepkę, rozcieramy brzegi i środek. Później wykonamy rozcieranie bocznej przyśrodkowej szczelin stawu kolanowego w formie rozcierań kolistych. I następnie głaskanie naprzemienne. Po kolanie przechodzimy do przodu uda i tutaj zaczynamy sobie tak. Od głaskania, i to też będzie głaskanie piąstkowe, ja jestem przyzwyczajony do masażu w trzech pasmach. Jak to było w masażu klasycznym, dlatego tutaj będę to powtarzał. Następnie rozcieranie, także piąstkowe. Trzy pasy. Znowu trzeci chwyt, ugniatanie poprzeczne. Trzy pasy, chwytamy ten mięsień, żeby było widać, uciskamy go. Pamiętajcie o tym, że ugniatań powinien dużo więcej niż innych chwytów. Także wy te chwyty będziemy wykonywali kilka razy przynajmniej. My ugniemy ugniatanie w trzech pasmach. Następnie mieszanie. Trzy pasma. Po mieszaniu przechodzimy do ugniatania podłużnego, czyli wracamy na swoje wcześniejsze miejsce i to też w trzech pasach mocno chwytamy te mięśnie, ściskamy środkowe pasmo. Później jak będziecie robili drugie powtórzenie, to pamiętajcie o tym, żeby na tym środkowym pasmie zmienić rękę. Szczypanie. Oraz oklepywania. Łyżeczka. Miotełka. Siekana. I piąstkowe. Po oklepywaniach wałkowanie. Jedna ręka po tylnej stronie uda, druga ręka po przedniej stronie uda i naprzemiennie wałkujemy mięśnie.
Po wałkowaniu przechodzimy do wibracji labilnej i tu będzie wyglądało tak samo, tak na przedniej części podudzia, czyli całe ręce i wibrujemy. Po wibracji wstrząsanie. Najlepiej będzie jedną ręką, całe udo. Oraz kończymy to głaskaniem piąstkowym, tak jak zaczęliśmy. Ok, przednia część uda skończona. Po masażu przedniej części kończyny dolnej przechodzimy do masażu tylnej części kończyny dolnej i tu będzie tył podudzia wraz ze ścięgnem Achillesa, teraz będziemy męczyć ścięgna Achillesa, dół podkonowy oraz tył uda. I zaczynamy sobie. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie masowali tył podudzie, to tutaj starannie przykładajcie się do tego masażu ścięgna Achillesa. To jest najbardziej obciążony staw, raz najbardziej obciążony ścięgiem, tym bardziej w sportach. I zaczynamy sobie od głaskania. Od guza piętowego idziemy aż do dołu podkonowego w dwóch pasach. Powrót. Następnie rozcieranie. Piąstkowe bądź grzebykowe, jak to woli, albo nasadami dalszymi kolejków bliższych, tak też się to nazywa. Rozcieramy starannie. Po rozcieraniu piątkowym przechodzimy sobie do pierwszego ugniatania, a tym ugniataniem masażu sportowym będzie ugniatanie poprzeczne. Zaczynamy sobie od ścięgna Achillesa i tak jak teraz ja, chwytając mięsień i przesuwając ręce raz w jedną stronę, raz w drugą, robi właśnie takie ugniatanie. Zrobimy to w dwóch pasach, ponieważ w jednym pasie jest bardzo ciężko zrobić, także jeden pas będzie jeden pas będzie przyśrodkowy, drugi pas boczny. Potem ugniatanie przejdziemy sobie do mieszania i jest to też jakby ugniatanie w troszkę inny sposób. Wykonujemy właśnie takie mieszanie i też zrobimy to w dwóch pasach. Przyśrodkowym i bocznym. Kolejne trzecie ugniatanie. Po mieszaniu ugniatanie podłużne, bardzo starannie ścięgna Achillesa. Oraz w jednym pasie tył podudzia. Po ugniataniu podłużnym przechodzimy do szczypania. Może to być nieprzyjemna technika, jeżeli jest sporo włosów. I po szczypaniu przechodzimy sobie do oklepywania. Tu mamy do tych oklepywań sporo. Możemy sobie wybrać oklepywania, bądź nawet zrobić wszystkie po chwili. Mamy oklepywanie łyżeczkowe, miotłkowe, siekane, albo nawet piąstkowe. I tu też nie zapominajmy o tym ścięgnie Achillesa. Tym bardziej przy oprywaniu miotłkowym i siekanym. Po oprywaniu przechodzimy do wałkowania i tutaj jedna ręka po przedniej stronie kończyny dolnej, druga ręka po tylnej i wałkujemy sobie całą nogę. Wibracja labilna, całe ręce na naszym podłudziu i wibrujemy do dołu podkonowego. Powrót. Roztrząsanie bądź wstrząsanie. Przed dostaniem techniką jest technika funkcjonalna. Podnosimy na podłudzie pod kątem 90 stopni. Chwytamy mięsień drugowy łydki chwytem kleszczowym, a następnie robimy wyprost i zgięcie w stawie skokowym. Powtarzamy to kilka razy. Cały masaż kończymy głaskaniem. I na końcu kończymy to głaskaniem piąstkowym, tak jak zaczęliśmy. Ok. Jeśli chodzi o sam dół podkonowy, to zrobimy to tylko w dwóch chwytach. Będzie to głaskanie dół podkonowego, teraz tak po jego obrzeżach oraz rozcieranie puszkami palców. Nie za mocno, tam są węzły chłonne, także delikatnie bardzo. I koniec. I po dole podkonowym przechodzimy sobie do masażu tylnej strony uda. Tylna strona uda, tylna strona uda. Też zaczynamy od głaskania, też piąstki i tutaj dwa pasy. Następnie od dołu podkonowego rozcieranie. Trzecim chwytem przy tylnej stronie uda jest ugniatanie poprzeczne. Wykonamy to w dwóch pasach.
chwytamy mocno mięsień i jedna ręka przód, druga tył. Zrobimy to w dwóch pasach, przy środkowej i bocznej. Tak samo jak na tylnej stronie podudzia, następnie mieszanie. Dwa pasma. Wszystkie nasze ruchy będziemy sprawdzali w okolice krętarza większego kości udowej. OK. Po mieszaniu ugniatanie podłużne, mocno chwytamy ten mięsień. Po ugniatanie podłużnym chwyt szczypania. Szybko, jak najszybszy kontakt ze skórą. Żeby razie na nie przeszkadzał. Następnie mamy oklepywania. Jak widać, jest to trochę bolesna technika, szczególnie jeżeli ktoś tam intensywnie ćwiczył. I piąstkowe. OK. Wstrząsanie. Tutaj podkładamy jedną rękę pod przód uda, następnie tył uda i wałkujemy. Wibracja lawilna. Na napiętych izometrycznie mięśniach przedramienia i ramienia. Wstrząsanie. Przed ostatnią techniką jest technika funkcjonalna. Chwytamy chwytem kleszczowym mięśnie tylnej strony uda, czyli dwugłowy, półbłoniasty, półsiemnisty. Ile tych mięśni damy radę chwycić? I następnie unosząc bardzo powoli nogę do kąta 90 stopni, a następnie opuszczamy ją. Możemy zmienić trochę ustawienie tej ręki. I po technice funkcjonalnej głaskanie. Dziękuję bardzo. Końcówka. Mamy nadzieję, że masaż Wam się podobał. Jeżeli coś tam nie pasowało i macie inne zdanie na ten temat, to inaczej byście zrobili, także zachęcamy do pisania. O, i taka jedna uwaga, bo my tu dużo się kręciliśmy z tym masażem, jako że nigdy nie robiliśmy takiej dużej części ciała w jednym odcinku, to może coś nie pasować. Było chyba tak, że masowaliśmy przednią część jednej nogi i tylną część drugiej nogi, ale Wy na to kompletnie zwracacie uwagi, także nie komentujcie tak, że powinno się masować całą nogę, nie tak. Trochę rotowaliśmy, ale to tylko po to, aby to było wszystko dobrze widoczne na kamerze, tak, że nie zwracacie na to uwagi, patrzcie, jakie są chwyty, jaka jest kolejność chwytów. I ja tylko powtarzam, że my po każdym chwycie robiliśmy każdego chwytu jedno powtórzenie, tych powtórzeń będą być więcej i przede wszystkim będziecie się skupić na ugniataniach i rozcieraniach, jak mówiłem na początku odcinka i było w opisie na początku odcinka. Okej. To Patryk, zrobisz ankietę teraz, co będzie w następnym odcinku, bo jak to miało być? A no właśnie. Miało być głosowanie. Tak, zrobię ankietę, co będzie w następnym odcinku, jaki to będzie odcinek. Jeszcze nie wiem do końca, kiedy będzie masaż, który z masaży sportowych. Ostatnio lubimy ankietę, więc zrobimy następną ankietę, tak. Gdzie zdecydujecie po raz kolejny, co będziemy pokazywać w odcinku, do czego będzie dedykowany dany masaż. Chcemy Was trochę zachęcić do takiej współpracy w tworzeniu tych odcinków. Tak, chcemy z Wami rozmawiać. Także dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Patryk Sobotka oraz Hubert Kuchary. Żegnajcie.